Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś Stegozaur, historia jednego z najpopularniejszych gatunków serii Park Jurajski Jurassic World. Pamiętaj zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Teraz zapraszam i lecimy z materiałem. Pierwszy raz Stegozaury widzimy w zaginionym świecie. Aż 11 osobników zostało pomyślnie odtworzonych przez InGen na Isla Sorna. Stegozaur miał się pojawić również w drugiej fazie rozwoju Parku Jurajskiego na Nublar. Embriony były przechowywane w chłodni w centrum wizytacji. Gdyby Steven Spielberg trzymał się noweli Park Jurajski, już w 1993 roku Stegozaur pojawiłby się w filmie, jednak został zastąpiony Triceratopsem. Stegozaur wraz z innymi gatunkami żył dziko na Sornie. Były jednymi z największych zwierząt na wyspie. Na wolności radziły sobie bardzo dobrze, na tyle, że potrafiły się rozmnożyć i powiększyć populację. Stegozaury miały być atrakcją w San Diego. InGen schwytało kilka osobników, jednak jak wiemy, zostały uwolnione wraz z innymi gatunkami. Kolejne osobniki są widziane w 2001 roku. Była to zupełnie nowa populacja, którą stworzyło Masrani Global. W jednej ze scen widzimy stegozaury na jednym terytorium z brachiozaurami, ankylozaurami i parazaurolofami. W Jurassic World mamy znów nową wersję stegozaura. Te, które były na Nublar, były rozmiarem znacznie bardziej dokładniejsze w porównaniu do tych, które stworzyło InGen. Stegozaury w Jurassic World zamieszkiwały dolinę żyrosfery, teren rejsu kredowego, a młode osobniki dorastały w zoo dla łagodnych olbrzymów. W upadłym królestwie stegozaur po raz pierwszy pojawia się w scenie, w której widzimy erupcję wulkanu i panikę zwierząt, która biegnie prosto na Owena, Claire i Franklina. Kilka stegozaurów zostało schwytanych i przewiezionych na kontynent. Wraz z innymi gatunkami zostały uwolnione i na pewno stegozaura zobaczymy w Jurassic World Dominion. W obozie kredowym, tak jak w Jurassic World, widzimy stegozaury w różnych scenach wśród innych roślinożerców. Jedną z ciekawszych scen jest ta, w której występują wraz z baryonyksami podczas ich uwalniania. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ja pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.